Hejka, wczoraj byliśmy już tak padnięci, że nawet nie zakończyliśmy tego vloga. Pojechaliśmy jeszcze do Biedronki, zrobiliśmy sobie kolację, wykąpaliśmy się. No już nie mieliśmy w ogóle siły na nic. Siedzieliśmy tylko przed jakimś YouTube'em na sam wieczór, no i poszliśmy spać. Ale dzisiaj się obudziliśmy, to już jest połowa sukcesu. Nogi nas bolą, natomiast no może się jakoś rozruszamy. Tomek pojechał do Biedronki, bo zapomnieliśmy wczoraj kupić pieczywa. Zrobiliśmy takie zakupy, wszystko kupiliśmy, tylko zapomnieliśmy pieczywa. Natomiast ja zostałam i zaraz pójdę zrobić pranie, bo Tomkowi się skończyła jakaś tam bielizna i żeby miał na resztę dni, no to on pojechał do Biedronki, ja idę to wybrać. Najpierw muszę się jeszcze tylko ubrać, ogarnąć, no i będziemy jakoś powoli zaczynać ten dzień. Jest godzina 10, a wstaliśmy tak jakoś przed 9, za 10, za 15, coś takiego. Ja już z grubsza ogarnięta, przebrałam się, naszykowałam sobie rzeczy, wzięłam jeszcze śmieci do wyrzucenia, więc będę szła się zorientować, gdzie tam w ogóle można prać, bo nie wiem, czy to są jakieś pralnie wydzielone, bo są na pewno pralki, ale czy takie miejsca do prania ręcznego, to nie wiem. Jestem zmęczona, powiem wam, chociaż dopiero wstałam, ale po tej wczorajszej wycieczce, no może tak jak mówiłam, się jakoś rozruszam ogólnie. Przyczepy też mamy bałagan, wczoraj ani nie pozmywaliśmy, ani nic, bo nie mieliśmy siły, wszystko rzuciliśmy. Czy kochać, nie wychodź. Nie, bo ja otworzyłam już drzwi od przyczepy, ona chce wychodzić, nie wychodź. Więc zamykam przyczepę, idę wyprać i potem ogarniemy, a chcę wyprać teraz, bo potem mają być jakieś burze, więc może chociaż trochę zdąży to podeschnąć. Także zamykam przyczepę, idę zrobić pranie i potem ogarniemy trochę w przyczepie, no i zrobimy jakieś śniadanie. No i dobra, pranko zrobiłam. Okazało się, że tam nie ma takich miejsc wyznaczonych do prania, tylko chyba jest wspólne do zmywania i do prania. Do prania jest po prostu pralnia z pralkami, no ale wyprałam i tutaj od drzewa do naszego bagażnika rozwiesiłam sznurek, bo to dosłownie kilka rzeczy, więc nie opłaca się dłuższego. Już sobie tutaj obciekają, natomiast prawda jest taka, że faktycznie zaczyna się coś chmurzyć, zrobiło się ciemno. Dzisiaj miało być po południu burze. Do teraz było piękne słońce, no ale dobra, niech te rzeczy chociaż trochę może podeschną, może się uda. Jak możecie zobaczyć, Tomek już wrócił z Biedronki, więc zaraz ogarniemy sobie w przyczepie i zrobimy jakieś śniadanko. No i tak jak wam pokazywałam, ja zrobiłam pranko. Tomek pozmywał, przyczepa ogarnięta, posprzątana w zasadzie można powiedzieć. Dzisiaj jest jedno z najbardziej gorętszych dni, dlatego też mam otwarte drzwi do łazienki, bo tu jest okno otwarte na całą szerokość, takie dosyć duże i tam już nie świeci słońce, więc po prostu, żeby trochę był przewiew w tej przyczepie. Aczkolwiek jest naprawdę bardzo komfortowo, wszystko mamy pootwierane. Już wczoraj była taka gorąca noc. Tak, i od tej pory jest właśnie, od dzisiaj jest ocieplenie, już ta gorąca noc o tym świadczyła. Tu sobie gotujemy wodę na herbatkę, a tutaj już rozłożyliśmy wszystko na śniadanie, więc będziemy jeść, także fajnie. Jest godzina 11:42, także minęły 2 godziny od naszej pobudki. W tym czasie zrobiliśmy pranie, zakupy, zmywanie, sprzątanie przyczepki, więc całkiem dużo udało się zrobić. No i teraz już zgłodnieliśmy, więc jemy śniadanko. A w ogóle w międzyczasie jeszcze na jutro zarezerwowałam bardzo fajną atrakcję, bo wybieramy się do podziemnego miasta Osówkę. Na trasę historyczną, ale też na trasę ekstremalną. Właśnie zarezerwowałam telefonicznie, jeszcze potwierdziłam mailowo, także bardzo fajnie wszystko udało się rozegrać. Cieszę się, że były wolne miejsca, bo obawiałam się, że może z takim jednodniowym wyprzedzeniem w wakacje to może być ciężko, ale na szczęście się udało. I zrobimy sobie tak, że jutro po prostu od razu przemieścimy się już na inny kemping. Na tym nam zależało, żebyśmy maksymalnie w czwartek stąd wyjechali, a jutro właśnie jest czwartek, także fajnie. A po drodze na nowy kemping jest właśnie ta atrakcja. A w ogóle piesek ma relaks dzisiaj przed przyczepą. Wczoraj się nasiedział w przyczepie, więc dzisiaj ma fajnie, leży sobie na słoneczku, wygrzewa się, tutaj w cieniu ma wodę i ma możliwość też przyjścia do cienia, jakby chciał, ale póki co wygrzewa stare kości. Każdy ma relaks na swój sposób. Posiedzieliśmy trochę w przyczepie, a teraz idziemy na popołudniowy spacerek z psem, nie za długi, ale może przejdziemy się prawdopodobnie w kierunku tej miejscowości, co byliśmy ostatnio, czyli od naszego kempingu w lewo, nie w kierunku Karpacza, tylko w przeciwną stronę. W tle trochę głośno, bo pan kosi trawę i my to zawsze mamy takie szczęście, że jak mamy dzień wypoczynku na kempingu, to koszą trawę. Z jednej strony fajnie, no bo już była naprawdę długa i przechodzenie przez tę parcelę do łazienki na skrót było trochę kłopotliwe przez te trawy, ale z drugiej strony szkoda, że nie zrobili tego akurat przed przyjazdem i mielibyśmy od razu już ładnie, bo jutro stąd wyjeżdżamy, także za bardzo nie pokorzystamy, a jeszcze dzisiaj mamy głośno, ale liczymy, że jak wrócimy ze spaceru, to pan może akurat wykosi tutaj ten plac w okolicy naszej przyczepy, bo na razie od samego początku kosi tutaj w tej okolicy naszej przyczepy. No ale dobra, kiedyś musi to zrobić, więc idziemy na spacer, może akurat tak wrócimy, to już będzie kończył. No i zrobiliśmy praktycznie taki sam spacer jak ostatnio tutaj, czyli takie kółeczko.
No więc nawet się rozruszaliśmy. Nogi mnie najbardziej bolą, jak wychodzę z przyczepy i taki duży muszę stopień pokonać. Po prostu bolą mnie kolana od tego schodzenia wczoraj po tych górach. Natomiast tak to no czuję, że mam po prostu trochę obolałe, ale nie ma tragedii, więc spoko. Dzisiaj ogólnie jest taka ciężka pogoda. Miały być jakieś burze, tak jak wam mówiłam, ale pranku udało się już wyschnąć, a burze i deszcze jeszcze nie nadeszły, więc może nie nadejdą, może dopiero później, może w nocy zobaczymy. Aczkolwiek jest taka bardzo ciężka pogoda, właśnie takie trochę jakby przed burzą było. Jest duszno i tak parno. No a my już jesteśmy niedaleko kempingu i zaraz pozmywamy, bo jeszcze nie zrobiliśmy tego po śniadaniu. I może sobie posiedzimy przed przyczepą. Ogólnie to trochę lipa, bo nie możemy sobie rozłożyć tej markizy i usiąść i mieć widoku na górę, bo tak jak wam mówiliśmy, na tej parceli mogliśmy się tylko rozbić z tym wyjściem na drugą stronę, bo tak to byłoby fajnie, moglibyśmy rozłożyć markizę i usiąść sobie z widokiem, bo tak możemy ją rozłożyć, ale po prostu mamy widok na sąsiednią parcelę i na nic ciekawego. No to na następnym kempingu postaramy się zrobić tak, aby było dobrze. Tak, no to będziemy bardziej już zważać, aczkolwiek to i tak była jedna z najlepszych parceli, także nieistotne, a w sumie nie siedzimy przy tą przyczepą jakoś super dużo, no bo po prostu z przyczepy już mamy ładny widok, a tam mamy komfortowo kanapy, duży stół. I cień, przewiew, wszystko co potrzeba, tak naprawdę moskitiery, brak owadów. A dzisiaj może pod takim drzewkiem usiądziemy, no zobaczymy. Kosiarka na razie zaparkowana. Placyk nasz przed przyczepą skoszony, w zasadzie za przyczepą. Skoszone ładnie, więc już mamy przejście z łazienek. Więc fajnie. Ciekawe jaki dalej plan na koszenie, oby nie po drugiej stronie przyczepy. Bo teraz jest naprawdę cicho i przyjemnie. Przyjechał nowy kamperek. No i tak sobie tutaj będziemy teraz spędzać czas. Na kamperku skuterek. To jest jedyna dobra opcja, no bo nie wyobrażam sobie na każdą wycieczkę ruszać tego kampera, potem jeszcze raz go rozstawiać, ustawiać i tak dalej. A my wróciliśmy, jak możecie zobaczyć. Trzeba się napić. Ula, tak jak wspominała, idzie pozmywać, a ja wezmę się za wylanie szarej wody, ponieważ mamy już podkorek, dosłownie podkorek, więc nie ma co czekać i idę to wylać. Ops. Dobra, dokręcone, to biorę i idziemy. Idę na skuśkę, bo dość ciężkie. Już jestem przed miejscem, gdzie się zlewa szarą wodę, więc tak jak ostatnim razem. Podnosimy kratkę i zlewamy. Dobra, będę potrzebował dwóch rąk. Może z góry was postawię. Zakręcamy. Zamykamy i was zabieram. I idziemy z powrotem do przyczepki. Tam jest Ula, zmywa. Ula, masz szmatkę, ścierkę? Okej. To zaraz do niej pójdę i będę wycierał pozmywane naczynia. Tylko najpierw odniosę. Chwila, moment i gotowe. Gdzie ten? O, tutaj mamy. Wskoczyło. To odstawiam i idę do Uli. Piesek na razie zostaje. I już jestem. Jak tam? Płukać i suszyć? Możesz. Tutaj już jest umyte. O, no to już praktycznie skończyłaś. No to fajnie. No to ja też zaraz pomagam. Gotowe. No i pozmywane, idziemy do przyczepki. Pranko już suchutkie, możemy pozbierać. Chciałem pozbierać pranko, a po dosłownie spinacze łamią się w dłoniach. Tak, zobaczmy, czy one, kolejne też tak będą. No tak mają, to już chyba zmęczenie materiału. Ten dobry. Ale tak już kilka miało. Ten dosłownie też pękają w ręku. Ten też dobry. Chociaż teraz one nie są jakieś mega stare, ale to nie każdy, niektóry z nich jest taki. Ale już sporo tak już popękało, więc... Dobra, idę do przyczepy. Ja tu sobie robię moje diamenciki i słucham muzyczki. Tomek jest gdzieś na zewnątrz, chyba siedzi na krzesełku. Natomiast zaczęły nadchodzić ciemne chmury. Więc może coś będzie padało. Zrobiło się trochę chłodniej chyba, ale jest bardzo ciepło nadal.
I gdzie jest Tomek w ogóle? O, już go nie ma, bo siedział wcześniej tam. Ty, nie wiem, gdzie on poszedł w każdym razie. Zaraz będziemy szli chyba zjeść ten obiad, zobaczyć czy w ogóle. Ale raczej jest czynny, skoro stała ta tablica. Więc się zorientujemy i pójdziemy zjeść. Ale nie będziemy tego nagrywać, ponieważ ten bar jest zlokalizowany w recepcji, tak jak mówiłam wcześniej Tomek. Także, żeby już nie było żadnych krzywych akcji. Zostawiam Ulę, bo zaczęło padać. Więc idę szybciutko czekusia zamknąć, a w sumie nawet chyba już podbiegnę. Tak właśnie się zastanawialiśmy, czy zostawić czekusia z zamkniętymi oknami, czy z otwartymi. No ale niedaleko jest to. Raz, dwa i zaraz wszystko pozamykamy. No to zaczynamy. Okej. Okej, mamy rozszczelnione okno. I tutaj też rozszczelnione okno. Rozszczelnione. Tutaj zamknięte, ale rozszczelnimy. No i fajnie, tutaj też mamy rozszczelnione okno. A, i łazienka, ale tutaj nawet jakby napadało, to zaraz brudzikiem wypłynie. Ale jak może być sucho, to tu też uchylimy. Z jednej strony, z drugiej strony. Okej, no i fajnie. Zatem wszystko mamy już przygotowane. A, widzicie, jeszcze jedno okno. No dobrze, teraz mogę powiedzieć, że przyczepka jest przygotowana. Jeszcze rzucę okiem, czy w samochodzie wszystko pozamykane i lecę do Uli. Okej, zamknięte. A samochód też zamknięty. Chwilę później i już jest wszystko po problemie. Takie dania mamy. Jak, dobre? Bardzo dobre. Pyszne. I takiego pieska mamy. Fajny jesteś, taki fajny, tak? A za oknem burza. No. Słodziak, co? Tutaj sobie dziewczyna gra. I mamy taki fajny akompaniament. A teraz mamy takiego. Zagłębie słodziaków. Jeden i drugi. Chodzi pod nogami. Jeden i drugi. Jak widzieliście ostatnim razem, poprzymykałem okna. Wszystkie są rozszczelnione. I tutaj to okno dachowe jest suche. To również. I ogólnie wszystkie okna są suche. Więc woda się nie przedostała. Czakuś tak się martwił o nas, bo w burzę wyszliśmy. O, biedny się martwił. Więc żadne okna nie przepuściły wody i również drzwi, pomimo takich niedociągnięć z tą uszczelką, więc jak widać nie jest diabeł tak straszny, jakby się mogło wydawać. Ogólnie jest suchutko w przyczepce, mieliśmy taką chwilę grozy, jak tam siedzieliśmy w tym budynku, ponieważ zaczął taki mały grad padać i ogólnie mega lało, więc się baliśmy, żeby to się nie rozkręciło, no bo wiecie, przyczepa, no jak przyczepa akurat nie nasza, tak, no ale... Też szkoda. Też szkoda, gdyby była nasza to już w ogóle. Ale też samochód i to po prostu sobie tak nie wyobrażam, jakby nagle miał uczestniczyć w jakimś gradobiciu, więc trochę nas tak na chwilę, wiecie. Ale, zmroziło. Tak, ale na szczęście tak, to było takie dosłownie minimalne kuleczki to przez chwilę, więc spoko, nie ma żadnych szkód. Tak, a teraz co byś robiła? Ja chyba sobie napiję herbatki i dalej te diamenciki będę robiła. Diamenciki, fajne są te diamenciki, podobają mi się. No fajne. Zobaczcie, Ula w takich okolicznościach przyrody wystawia dla was teraz film. Przyznajcie, że jest naprawdę malowniczo. Tak po tej burzy, która tutaj była, powietrze jest takie lekkie już. Tak, ale jest bardzo ciepło. Nawet cieplej niż w poprzednich dniach chyba, mimo tej burzy. A tam spaceruje nasz Czokuś. Czoko, chodź tutaj do nas. No chodź, nie krępuj się. Mokra trawka, tak? No chodź, chodź. Chodź. Chodź nasz piesku, chodź. A kuku, a kuku. Hej, hej. Dobra, ja wezmę pieska na rączki i... Ja nie chcę mokrych łap, a jemu każemy tu chodzić. Dobra, idziesz piesek na mnie. Wyszliśmy na wieczorny spacer z psem i przejdziemy się po kempingu, zobaczyć jakie inne miejscówki będą po prostu lepsze. No, żeby z przyszłości móc na przykład zarezerwować, co już będziemy wiedzieć, a nie tak w ciemno. Wstępnie wydaje nam się, że najlepsze są parcele tutaj B5, B7 i potem B13.
A to dlatego, że po prostu byłoby dobre wyjście z przyczepy kempingowej, nie mając mowera, można tutaj w łatwy sposób wjechać sobie. Tak samo jak na nasze miejsce, tylko że po prostu wyjście wypadnie z drugiej strony. Tak sobie rozkminiamy, że jeśli mamy przyczepę lub kampera, to możemy dojechać do tego miejsca, czyli do tego kamienia, tak samo jak tamten kamperek lub tamten dalej samochód, ponieważ na każde z tych miejsc, no po prostu kończy się ono właśnie jakimś głazem, natomiast część namiotów rozbiła się po środku, w tej przestrzeni, nazwijmy to niczyjej, i tutaj oni bardzo fajnie sobie to wymyślili, bo mają taką przestrzeń na środku, prawda? Natomiast tutaj namioty rozbiły się na miejscu, nazwijmy to przyczep, tak jak my, bo my nie możemy wjechać do środka, natomiast tutaj ci z namiotami mogliby tutaj przeskoczyć do środka, ale widocznie mieli taki na to pomysł, albo nawet nie wpadli na to, że mogą tak zrobić, bo my od razu pomyśleliśmy, że ta przestrzeń tutaj jest po prostu częścią wspólną, na przykład jakiejś zabawy do posiedzenia przy tych stolikach, a nie żeby tutaj się rozbijać, ale w sumie no, na chyba, to wy... chyba nie ma zakazu tak. Takiego. No w sumie jak widać nie ma problemu, że tutaj tak te namioty stoją, więc jeśli się jest namiotem, to spokojnie można ten środek sobie... Ale zobacz, czy oni nie mają dopiero tam tabliczki z numerem? Tam jest taka tabliczka głębiej, tak samo. No więc może to jest takie miejsce po prostu, nie obok, tylko jedno za drugim. No to w sumie racja, może tak być. No to źle wam powiedziałem. No ale tu nie wiemy w sumie, jakby to miało wyglądać na przykład tutaj. Czy możemy wykorzystać aż tyle tej polanki tutaj, czy tylko na przykład w tym miejscu? No nieistotne. Bo zobacz, jakbyśmy my tutaj wjechali tą przyczepką, o, to byśmy mieli taki malutki placek koło tego drzewka. Ale jakbyśmy mieli angielkę, to by się okazało, że mamy cały ten placek. No właśnie, więc to tak chyba elastycznie to wygląda. No tak, trzeba się po prostu dowiedzieć w recepcji. Aczkolwiek mamy już nasze faworyty. Nasze miejsce jest naprawdę fajne, tylko bardziej pod przyczepę angielkę albo z mowerem. Lub namiot. Lub namiot. Ula daje Czokusiowi jeść, a ja w międzyczasie zamontuję hak. Jutro mają być deszcze, więc wolę to zrobić, kiedy jest trochę bardziej sucho. Przez cały nasz pobyt tutaj hak mieliśmy zdjęty, ale jeszcze zanim go założę, to muszę wyjąć zaślepkę. Zaślepka wyjęta. Zaryglowany, zabezpieczony, zakliknięte. Jeszcze kontrolnie ręką szarpnijmy. Żadnego luzu nie ma, więc chowam zaślepkę oraz kluczyk. No i hak jest gotowy na jutrzejsze podłączenie. Zjedliśmy kolację, a teraz co będziemy robić? Grać w kości. Tak, będziemy grać w kości. Pierwszy raz na tym wyjeździe. Jak to Ula kiedyś powiedziała, jeśli nie potraficie grać w kości, no to musicie się nauczyć, bo to bardzo fajna gra. To było coś w stylu. Jeśli nie umiecie grać w kości, to polecam wam. I wtedy każdy się spodziewał jakiejś super rady, a ja na to, żebyście się nauczyli. W ogóle to było w naszych odcinkach z Bieszcza, tak byśmy motocyklem. Pamiętam, że wtedy chyba mieliśmy 8 subskrybentów, dopiero zaczynaliśmy rzucać filmy na nasz kanał. Filmy były jakie były, bo nie mieliśmy w ogóle doświadczenia, tak zaczęliśmy wrzucać. No i właśnie mieliśmy chyba 7 subskrybentów i cieszyliśmy, że 7 osób odnalazło nasz kanał i nas ogląda. Teraz 1700 osób więcej i dalej gramy w kości. Te same kości, te same kartki. Dobra, zaczynamy. Jak tam? Kto wygrał? No z przykrością muszę stwierdzić, że ty. Ale fajnie. No cieszę się twoim szczęściem. Ja miałam 180 punktów, jak możecie zobaczyć, to mam 243. Ale no w poprzedniej rozgrywce, która była, nie mam pojęcia kiedy, ja miałam 335, a ty 199. Dlatego teraz sobie zapisaliśmy, żeby wiedzieć na przyszłość. Tak, to jest data. Bo nie wiadomo, kiedy będziemy jeszcze raz grać. I co, gramy jeszcze raz? Tak. Dobra, tylko coś rozłożymy na ten stół, bo strasznie, zobaczcie, jaki to hałas. Masakra. No, niesie się 5, 5, 5, 2, 2. Pol 25. Teraz ty. Teraz ja, może kamera przyniesie mi szczęście. Zobacz. Mi przyniosła, od razu full. To ty generała z ręki. Kiedyś tak wyrzuciłem na nagraniu chyba. O, patrzcie, 1, 2, 3, 4, mały street. No nie. Na mały street, ale to i tak dobrze, czyli 30. Ula mówi, daj na kamerze to. Bo mam ostatni rzut, żeby wyjść z tego stwarzu i muszę 2 jedynki wyrzucić, żeby wygrać tą dogrywkę. A kamera przynosi szczęście? To jest niemożliwe! Mówiłam! To jest szok! To już trzeba włączyć kamerę! No to gratuluję już wygranej! Dziękuję!
Nie mogę w to uwierzyć. No. Tak mi no, nie źle. Szło dzisiaj. Nieźle. Patrzcie, jest nagrane, że nie kłamałam. Ja jestem dobra, co? Kochaniutka, wymiatasz. O, bo dobry pomysł, że mój daj to na kamerze. No tak. Patrzcie na tą słodką, smutną minkę. Ja się w to nie bawię. Bo ja miałam generała plus 50 punktów, a i tak przegrałam, bo będzie co się okazało? Tomek w tej pierwszej części, gdzie się zbiera punkty za wyrzucanie cyfr, miał 64, a od 63 jest rabat, znaczy ten dodatek, 35 punktów i się okazało, że wcale nie mam takiej przewagi i przegrałam. I to jeszcze 21 punktami, a nie jednym. Mnie to naprawdę zaskoczyło, że bez generała da radę wygrać. Nie też. Ale i tak w moich oczach naprawdę masz super farta. To już chyba nie gramy. No już nie. Dobra. I tak ci gratuluję generała. Dziękuję. Gratuluję. Mało kto potrafi to wyrzucić, a tym bardziej na kamerze. Ja umiem na kamerze i idziemy już leżeć. Tak. To co? To dobranoc. Hej.